wczoraj wydarzyło się w polskim Sejmie. Sejm odrzucił weto Senatu wobec ustawy nowelizującej prawo o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. W tej chwili ta ustawa skierowana została do pana prezydenta. Pan prezydent mówi, że się pochyli nad tą ustawą. A ja mam takie pytanie, że czy jeżeli to prawo wejdzie już w życie, zakładamy, że będzie ono miało już podpis pana prezydenta, wejdzie w życie, stanie się obowiązującym prawem. Czy pana zdaniem powinno być z całą konsekwencją stosowane wobec tych sędziów, którzy będą podważać prawo innych sędziów do orzekania? W moim zdaniem oczywiście. Znaczy, drodzy państwo, o co chodzi w tym konflikcie? Bo pewnie wielu słuchaczy, którzy aż tak bardzo się nie wgłębiają, nie są prawnikami. Wytłumaczmy. Tu chodzi o to, czyja jest Polska, do kogo ona należy. Czy należy do obywateli polskich, którzy w demokratycznych wyborach wybierają kierunek, w którym ma iść ich kraj. I na przykład chcą, żeby sądy działały lepiej. Wybierają ugrupowanie, które to głosi, które chce to realizować. W wyborach dają wyraźny sygnał, idźmy tą drogą. I jeśli wychodzimy z założenia, że Polska należy do obywateli, jest wspólnotą obywateli, to w kraju powinno się realizować wolę Polaków. Tymczasem z drugiej strony słyszymy, że my jesteśmy nadzwyczajną kastą, my jesteśmy ponad, rozumiem, wolę Polaków, tak? No nie, no my jednak chcemy, żeby Polska była urządzana zgodnie z wolą obywateli. Obywatele widzą, ja jestem posłem z Kalisza Leszna, na moich dyżurach poselskich ludzie przychodzą i głównym tematem rozmów zawsze od 12 już lat jest wymiar sprawiedliwości, jest to, że wyrok ciągnie się 10 lat, a mógłby się ciągnąć kilka tygodni, że osoby słabe są, że tak powiem, traktowane gorzej. Ileś tego typu, no wszyscy to znamy, tak? Wszyscy to znamy. Ja nie znam osoby, która miałaby jakikolwiek kontakt z sądem, czy to osoba pokrzywdzona, czy jakieś tam dramatyczne sytuacje życiowe, czy nawet jakiś tam spór o miedzę, czy spór rodzinny. I rozprawa trwałaby szybko, byłaby uporządkowana, skuteczna. No tak w Polsce Panie nie jest. Ale ja w takim razie zapytam o to, o co pan powiedział, bo rzeczywiście to jest tak, że w tej debacie na temat sądów, bardzo ostrej, czasami bardzo zajadłej, padają różne argumenty. Mówi się o wyprowadzaniu Polski z Unii Europejskiej. No to chociażby wczoraj były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego tak mówił. Ale rzeczywiście nie padają podstawowe pytania, ale moim zdaniem, które powinny zostać adresowane do sędziów. No, dlaczego sprawy w Polsce trwają tak długo? My wiemy ze statystyk, że w Polsce jest najwięcej, Polska ma jedną z największych liczb sędziów na jednego mieszkańca. Ta grupa sędziowska jest w Polsce bardzo liczna, biorąc pod uwagę jakby liczebność naszego kraju. Wiemy, że bardzo dużo pieniędzy wydajemy z budżetu państwa na sądy. No i teraz pytanie jest takie, dlaczego w takim razie te procesy tak długo trwają? Dlaczego tak długo trzeba czekać na wyrok? Ja, mówiąc szczerze, nie słyszę odpowiedzi na te, w gruncie rzeczy, chyba podstawowe pytania ze strony stowarzyszeń sędziowskich chociażby. Dokładnie, drodzy państwo, no widzimy, ja już nie chcę mówić o przykładach krajów anglosaskich, widzimy to na filmach, prawda? Dochodzi do przestępstwa, kilka tygodni później, no tak, ale my mamy zupełnie inny system prawny niż kraje anglosaskie. Europa, Włochy, wszyscy pamiętamy wstrząsające te wydarzenia i ten gwałt na tym biednej Polce w miejscowości Rimini. Taki był głośny, słuchacze na pewno pamiętają. Czy państwo wiecie, że wyrok na sprawców zapadł po 4 miesiącach, zresztą bardzo surowy wyrok, tak? W Polsce sprawa by się ciągnęła 5 czy 10 lat. I podstawowa odpowiedź na pani pytanie jest taka. Jeśli ktoś nie czuje, że tak powiem, oddechu kogokolwiek, kto kontroluje jego pracę, robi co chce. Znaczy to jest troszeczkę taki mechanizm, jaki znamy z filmu Miś. Ale nie mamy pana płaszcza i co pan nam zrobi? Są w Polsce poza kontrolą de facto? No bo są poza kontrolą jakąkolwiek. Kto, właśnie w tej chwili na przykład chcemy przyspieszyć działanie sądów i jest opór, tak? Jest opór, jest zaangażowanie części środowiska sędziowskiego w politykę, marsze polityczne, są różne wyjazdy za granicę, są ataki, no to jest ewidentny opór tego, czy będzie kontrola
społeczna, czy będzie właśnie, jak to niektóre osoby same siebie i swoje środowisko nazywały, nadzwyczajna kasta. To ja zacytuję w takim razie argument, który pada i ze strony stowarzyszeń sędziowskich, bo to też nie jest tak, że wszystkie, całe środowisko sędziowskie jest, przepraszam, jak jeden mąż i jednym głosem się wypowiada. Tu są różnice, to widać nawet oczywiście w debatach publicznych. Ale są środowiska, są stowarzyszenia sędziowskie, które rzeczywiście są bardzo krytyczne wobec tych zmian w wymiarze sprawiedliwości, które dokonuje rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ale opozycja, używany jest taki argument, że sprawy dyscyplinarne powinny zostać w gestii samych sędziów, że sami sędziowie najlepiej są w stanie rozliczyć swoich kolegów, bo dzięki temu, że to właśnie sędziowie będą sami rozliczać swoich kolegów, czyli de facto sami siebie, to wówczas utrzymają niezawisłość i niezależność od polityków. Że jeżeli ktokolwiek będzie spoza środowiska sędziowskiego miał prawo ingerować w ten proces, no to wtedy niezawisłość będzie zagrożona. Po pierwsze, niezawisłość od kogo? Bo często straszy się opinię publiczną politykami. Tymczasem skąd ci politycy się biorą? Politycy są reprezentantami społeczeństwa, są reprezentantami Polaków, są reprezentantami mającymi od Polaków pewną wskazówkę, w którym kierunku mają iść. Polacy w wyborach, głosując na ugrupowanie, które jedne głosi właśnie, że powinna być tutaj dyscyplina w tym temacie, drugim wiele ugrupowań opozycji totalnej mówią: zostawmy wymiar sprawiedliwości, on działa świetnie od 30 lat i że niech będzie tak, jak było. Prawda? I my przy urnach, mówię my, obywatele Polski, głosujemy, w którym kierunku sprawa ma iść. Więc to nie jest niezależność od polityków, tylko te środowiska sędziowskie niektóre postulują niezależność od reprezentantów Polaków, niezależność od społeczeństwa, bycie właśnie taką zamkniętą w swoim towarzystwie nadzwyczajną kastę. No my tego nie chcemy, bo to już abstrahując od licznych patologii, które widzieliśmy, że tam, prawda, sędzia przyłapany na kradzieży w sklepie, później dalej orzeka i mówi, że poucza społeczeństwo, mówi, kto jest winny, ale to po prostu źle funkcjonuje. Te procesy są długie, rozwlekłe. Ja jestem politykiem i jestem co 4 lata oceniany przez społeczeństwo. Jeżeli byłbym złym politykiem, byłbym leniem, nic bym nie robił albo wywołałbym skandale, po prostu nie zostałbym wybrany. Natomiast jeżeli ktoś ma perspektywę, że niezależnie od jego czynów, czy będzie dobrze sądził, czy nie, czy będzie sprawnie i szybko, czy rozprawy z jego udziałem będą trwały 15 lat, jest nietykalny, bezkarny, no to rodzi patologię, tak? I to widzimy od 30 lat. Panie ministrze, to teraz jeszcze na koniec naszej rozmowy na antenie radiowej Jedynki, bo będziemy rozmawiać jeszcze w naszych mediach społecznościowych, więc gorąco już teraz państwa zachęcam do tego, żeby państwo byli z nami w czasie tej rozmowy. Przed forum w Yad Vashem, przed wczorajszymi uroczystościami w Jerozolimie, bardzo dużo się mówiło, że tam wydarzy się coś bardzo złego wobec Polski, że prezydent Władimir Putin wprost zaatakuje Polskę. Do tego nie doszło. Ataki oczywiście i przede wszystkim manipulacje i kłamstwa na temat naszej najnowszej historii, naszego udziału w II wojnie światowej tam były i to były bardzo obecne. Ale jak pan ocenia, czy polska dyplomacja poradziła sobie z tą akcją, którą no, od kilku tygodni w sposób niezwykle aktywny prowadzi rosyjska dyplomacja, no, z samym prezydentem Władimirem Putinem na czele? No, to ewidentnie jesteśmy świadkami wojny informacyjnej, wojny hybrydowej i Polska zniwelowała potencjalny atak. To jest nasz sukces. Znaczy, atak miał być większy, mogły paść bardzo niekorzystne dla Polski słowa. A pamiętajmy, że choćby prezydent rosyjski jest prezydentem, czy tego chcemy, czy nie, słuchanym na świecie, bo jest prezydentem największego terytorialnie kraju na świecie, mocarstwa nuklearnego. I my naszym działaniem pokazującym próbę wykorzystania historii, wykorzystania dramatycznej historii do bieżącej rozgrywki politycznej,
zniwelowaliśmy potencjalny atak. To znaczy po tym, jak pokazaliśmy, co chcą zrobić Rosjanie, jak jest to kłamliwe i jak jest to cyniczne, Rosjanie nie zdecydowali się Polski mocno zaatakować, bo wiedzieliby, że po pierwsze mechanizm został odkryty i zostaliby za to skrytykowani, a po drugie, że któryś z sojuszników Polski występujący po prezydencie Putinie po prostu bardzo boleśnie by się do tych kłamliwych wypowiedzi odniósł. Więc tak naprawdę cała ta operacja, naprawdę świetnie przez Polskę przeprowadzona, wcześniej list pana premiera Morawieckiego, teraz znakomity list pana prezydenta Andrzeja Dudy i ten list jeszcze, co podkreślmy, dzięki naszej tutaj sprawności Polski, został opublikowany w czołowych mediach świata, najbardziej wpływowych, najbardziej opiniotwórczych, pokazujący prawdę o naszej historii, ale też pewien mechanizm, który w tej chwili jest przeciwko prawdzie i przeciwko Polsce używany. My tą batalię zwyciężyliśmy i wręcz uruchomiliśmy falę na wypowiedzi naszych przyjaciół. Pokazaliśmy siłę Polski, przyjaciół Polski, więc tak naprawdę cała ta historia, mimo tego, że wypowiedzi Władimira Putina były dalekie od ideału i od obiektywnej prawdy, została przez Polskę wygrana. I na antenie radiowej Jedynki stawiamy kropkę. Ja przypominam, że cały czas naszym, oczywiście przede wszystkim państwa gościem jest pan minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Będziemy teraz rozmawiać w naszych mediach społecznościowych, więc gorąco zachęcam, proszę z nami pozostać. My rozmawiamy dalej. Panie ministrze, pan wspomniał o tym, że zresztą wcześniej już na antenie Sygnałów Dnia mówił też o tym pan profesor Krzysztof Szczerski, szef gabinetu pana prezydenta Andrzeja Dudy, że Władimir Putin wiedział, że jeżeli posunie się za daleko, to zostanie skontrowany mimo nieobecności przedstawicieli polskich. Był tam oczywiście ambasador, ale no, tej rangi, czyli bez obecności, mimo o nieobecności pana prezydenta, ale no, jeżeli tak jest, a rzeczywiście można się tego spodziewać, bo takie też były wypowiedzi doradców, chociażby wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych i wcześniej bardzo dużo mediów pisało na ten temat, że tak może być, czyli już tworzona była taka presja i taki ogląd tej sytuacji był budowany, to jak to się ma do tych zarzutów opozycji, która ciągle powtarza, że Polska jest izolowana na arenie międzynarodowej, że nikt się z nami nie liczy, nikt nie chce z nami rozmawiać i w zasadzie to, co robimy w tej chwili, to w sposób dramatyczny walczymy ciągle o to, żebyśmy mogli pozostać w Unii Europejskiej, bo nawet podobno z Unii Europejskiej chcą nas wyrzucić. No po prostu te wypowiedzi są niemądre i nieodpowiedzialne. W wielu krajach zachodnich, a naprawdę tych krajów wiele objechałem i rozmawiałem z dyplomatami jako wiceminister spraw zagranicznych, jednak jest bardzo mądra zasada, że na zewnątrz gramy razem. I że na zewnątrz w tych krajach ugrupowanie rządzące i opozycja mówi jednym głosem. Ale u nas nie ma tej zasady. U nas niestety nie ma tej zasady. Opozycja totalna w imię zysków dla swojego ugrupowania, w imię rozgrywek międzypartyjnych potrafi te rozgrywki przenosić za granicę, co jest fatalną sytuacją. Pamiętamy te wyjazdy za granicę Polski, do Brukseli czy do Berlina ze skargami na Polskę, na rząd Polski, z prośbami o jakieś tutaj pomocy. No to się kojarzy fatalnie z upadkiem pierwszej RP, z wydarzeniami z końca XVIII wieku. Natomiast ewidentnie fakty są takie, że myśmy zniwelowali dzięki skutecznej dyplomacji gigantyczny atak na Polskę. Wręcz uruchomiliśmy sojuszników i pokazaliśmy siłę Polski, że w tej trudnej chwili potencjalnego ataku tak wiele osób wpływowych na świecie, tak wiele również dzienników, tygodników najbardziej opiniotwórczych na świecie nie tylko opublikowało list prezydenta Dudy, ale również w swoich komentarzach, w swoich interpretacjach wydarzeń jednoznacznie opowiedziało się po stronie Polski, jednoznacznie wskazało, że Władimir Putin używa historii i to również tej najbardziej dramatycznej, związanej ze zbrodniami wojennymi, Holokaustem, obozem Auschwitz, do dzisiejszych rozgrywek politycznych. To jest bardzo ważne, bo to pokazuje, że Polska nie jest sama. To pokazuje
potencjalnym agresorom, tak? Że Polska nie jest sama, że Polska ma sojuszników, że również temat rzekomych polskich win związanych z II wojną światową, rzekomych polskich obozów śmierci jest tematem, który nie działa, na który my już przygotowaliśmy. Ja jeszcze antidotum. Dopytam, bo pan powiedział o tym, że na świecie jednak prawie wszędzie standardem jest zasada, że kłócimy się i spieramy u siebie w domu, a na zewnątrz działamy razem bez względu na to, czy się lubimy, czy nie. No ostatnio mieliśmy przykład takiego działania w Parlamencie Europejskim w sprawie wniosku o debatę na temat praworządności we Francji. No, ugrupowania, które normalnie na francuskiej scenie politycznej rzucają się sobie do gardła i są kompletnie po drugiej stronie politycznej barykady, jednak w sprawie interesu swojego państwa głosowały łącznie i nawet opozycja pani Le Pen nie pozwoliła na to, żeby do takiej debaty doszło. No tymczasem mieliśmy rezolucję no, w gruncie rzeczy postulującą sankcje wobec Polski, no bo ograniczenie czy wstrzymanie funduszy unijnych można określić jako sankcja. I ta rezolucja została poparta przez przedstawicieli wszystkich formacji opozycyjnych. Ona nie tylko została poparta, ale ona, że tak powiem, była inspirowana w mojej ocenie. Wręcz z moich informacji z Parlamentu Europejskiego europarlamentarzyści opozycji totalnej inspirowali, docierali do kolejnych środowisk i inspirowali te środowiska przeciwko Polsce. No ja się całkowicie nie zgadzam z taką zasadą. Im gorzej dla Polski i Polaków, tym lepiej, bo szybciej odsuniemy Prawo i Sprawiedliwość od władzy, że wychowamy, że Polacy już dobrze głosowali, a nie tak, jak nam się nie podoba. No to jest fatalne rozumienie demokracji przez opozycję totalną. I drodzy Państwo, no, na ulicach Paryża od ponad roku trwają zamieszki związane z protestami tak zwanych żółtych kamizelek. W tych zamieszkach, uwaga, zginęło już kilkadziesiąt ludzi. Nie zostało pobitych, oni zostali zabici na ulicach Paryża. I mimo to parlamentarzyści francuscy mówią, to jest nasza wewnętrzna sprawa. My oczywiście tutaj uważamy to za dramat, nie zgadzamy się, ale drodzy koledzy z Europy, nie wtrącajcie się, to jest nasza sprawa. My jesteśmy dojrzałą demokracją, ale niestety z Polski przedstawiciele opozycji totalnej mają zupełnie inne spojrzenie, zachęcają, bo nie wiem, sami są słabi, rozumiem, nie mają żadnego pomysłu na Polskę, nie mają pomysłu, jak Polaków przekonać do swojej wizji, więc zachęcają do interwencji. Ale to myśli pan, że gdyby polscy opozycyjni eurodeputowani nie no, zachowywali się tak jak francuscy opozycyjni eurodeputowani, czyli nie zgadzali się na atakowanie Polski. To uważa pan, że to atakowanie Polski byłoby dużo trudniejsze? Bo ktoś może powiedzieć, no dobrze, to jest tam parę głosów, w gruncie rzeczy ich te głosy nie miałyby większego znaczenia. Panie redaktor, to atakowanie Polski jest po coś? To jest po to, żeby przyjaciele pewnego mainstreamu europejskiego, przyjaciele bardzo usłużni, zgadzający się na wszystko, wrócili do władzy. Dla części rywalizujących wewnątrz Unii Europejskiej, to jest naturalny mechanizm środowisk, rząd, który walczy o swoje dla Polaków, walczy o silną pozycję Polski, o to, żeby Polska była partnerem dla innych krajów Unii Europejskiej, a nie, że tak powiem, krajem drugiej kategorii, który stracił okazję, żeby siedzieć cicho, no my się, no, no to budzi niezadowolenie. Wróćmy do tego, żeby było tak, jak było przed 2015 rokiem, mogą powiedzieć niektórzy przedstawiciele innych krajów Unii. Wtedy dla nich było korzystniej, tak, że Polska nie walczyła o swoje, nie ingerowała. No więc to jest ten element. A gdyby widziano, że europosłowie z opozycji totalnej z Polski nie zgadzają się na taki mechanizm, na pewno by go nie zastosowano. W Republice Czeskiej nie zgodzili się przedstawiciele opozycji wobec rządu, żeby zajmować się sprawami Republiki Czeskiej. Powiedzieli, skrajnie się zgadzamy z rządem, ale to jest nasz kraj, nasza sprawa i Czechy są niedotykane.
Panie ministrze, na koniec zmieniamy temat i przechodzimy już do tych zagadnień, którymi pan się bezpośrednio zajmuje. Przypominam, pan minister Jan Dziedziczak jest pełnomocnikiem rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Takie wydarzenie, ale jedno niejednorazowe i nie w jednym miejscu, bo ono jest cykliczne. Można powiedzieć, że niemalże cały czas trwa, tylko przenosi się w różne miejsca na świecie, tam gdzie właśnie są Polacy, czyli kongres 60 milionów. Czy państwo polskie dostrzega i potrafi wykorzystać potencjał płynący z obecności naszych rodaków w różnych krajach na świecie? Bo ja mam wrażenie, że przez bardzo długi czas ten potencjał był i lekceważony, i być może niedostrzegany, a obecność Polaków i współpraca z Polakami sprowadzana była przede wszystkim do jakichś tam tradycji folklorystycznych, ważnych oczywiście, bo utrzymywanie takiej tradycji kulturowej jest oczywiście ważne, no ale zdaje się, że można tych naszych rodaków, no powiem tak kolokwialnie, wykorzystać też dla interesów no, Polski po prostu. Ja postuluję i to jest postulat całego naszego rządu, żeby Polacy za granicą byli nie kłopotem dla Polski, nie petentem Polski, jak to różnie bywało kiedyś, ale partnerem Polski. Partnerem Polski w realizacji projektu, który się nazywa Troska o Ojczyznę, Troska o Polskę. Można być polskim patriotą, czyli osobą współodpowiedzialną za Polskę, za polskość, gdziekolwiek na świecie nie mieszkamy, czy u nas nad Wisłą, w kraju, czy na świecie. Pani redaktor wspomniała o 60 milionach, bo to jest symboliczna nazwa, czy opis naszej wspólnoty. U nas w kraju jest nas 38 milionów, poza granicami jest około 20 milionów. To jest bardzo duża część naszej wspólnoty i to jest oczywiście ogromna szansa też dla Polski. Oczywiście będziemy zapraszać naszych rodaków do powrotu do kraju, ale oczywiście różnie się życie układa i niemała z nich część za granicą już mieszka od wielu pokoleń, czy zdecyduje się na pozostanie za granicą i nam zależy, żeby ci Polacy, ta wielka grupa była po pierwsze obrońcami dobrego imienia Polski, gdziekolwiek jest na świecie, bo dzisiaj to jest wyznacznikiem polskiego patriotyzmu. I druga rzecz, żeby tworzyła propolskie lobby wszędzie tam, gdzie jest. Pamiętajmy, że wiele innych narodowości takie lobby ich kraju robią w swoich krajach zamieszkania. No, w Stanach Zjednoczonych mamy 10 milionów osób pochodzenia polskiego, Polaków. Dlaczego ta grupa nie powinna być zauważona podczas wyborów prezydenckich? No, ale zdaje się, że przez pana prezydenta Donalda Trumpa została zauważona w 2016 roku dzięki wielu środowiskom, ale przez lata nie była zauważana. To się dopiero udało w 2016 roku i rzeczywiście to nie jest żadna tajemnica, mogę to zdradzić na antenie, że pan prezydent Trump w pierwszej swojej rozmowie telefonicznej z prezydentem Dudą rozpoczął ją od podziękowań za głosy Polish Americans i w rozmowie osobistej także. I tego się trzymajmy. Tak robi każdy poważny kraj. Pan minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, był gościem Sygnału. Serdecznie dziękuję. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.